Wolontariusze przede wszystkim odwalają tak naprawdę kawał dobrej roboty za każdego z nas, bo czy to wolontariusz pójdzie i poprosi o tę żywność dla obcej rodziny, dla obcej osoby, których tak naprawdę nie zna, pomaga ludziom, czy to w DPS-ie, przychodzą, pomagają, robią zakupy starszym osobom. No i przede wszystkim wolontariusz to jest taki człowiek, który czerpie z tym bardzo dużo radości, nie? Nie robisz tego, bo musisz, tylko robisz to, bo chcesz. Na przykład choćby tutaj przychodzimy czasami i wiemy, że musimy komuś pomóc, a nie mamy pojęcia jak, nie? Robi się wtedy dużo burza mózgów. Dobra, ty możesz zrobić to, ja mogę zrobić to i działamy, nie? To są ludzie, którzy po prostu są, może dlatego, że nie występuje między nami środek płatniczy, prawda? Robimy to, bo chcemy, bo mamy z tego radość, czujemy to. Tak naprawdę każda jedna osoba, która dysponuje wolnym czasem i chce coś zrobić przede wszystkim to jest dla siebie, prawda? Chce wyjść z domu, nie chce siedzieć przed komputerem godzinami, czy po prostu oglądać następnej telenoweli, tylko chce iść między ludźmi, prawda? Chce pomóc komuś innemu, jednocześnie sam sobie, żeby mieć troszeczkę w życiu więcej radości, więcej takiej satysfakcji z samego siebie, nie? Że nie tylko praca, jakieś tam studia dorywcze i tyle, prawda? Tylko, że jeszcze oprócz tego, że pójdę z kolegami czy z koleżankami na imprezę, to jeszcze będę mogła coś innego zrobić, nie? Tak naprawdę wolontariusz to taki człowiek, który, każdy mówi, że takie fajne słowa, wolontariusz największy frajer, ale frajer, który ma dużo satysfakcji z życia. Zajmuję się przede wszystkim teraz tym, że chcemy powołać w takim Przemyślu projekt pamięci mojej koleżanki zmarłej Marzeny Czernickiej i chcemy pozyskać jak największą liczbę dawców szpiku kostnego w Przemyślu. Zaczęło się to wszystko w moim życiu od 1998 roku. Była to szkoła jeszcze podstawowa. Po prostu zachorowała na białaczkę moja koleżanka. Wtedy robiliśmy wszystko. Wtedy powstała m.in. Grupa Ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu. I tam tak naprawdę zaczęły się początki mojego działania, jeżeli chodzi o wolontariat. Na przykład jest jeden pan w Przemyślu, który ma sklep z butami. Zawsze do niego uderzymy i jemu to daje taką radość, i on powiedział po prostu wprost, gdybyś się nie przyszedł, ja bym nie wiedział, jak mam pomóc, nie? Po prostu nie chcę dawać pieniążków, bo po prostu nie wie, co z tym pieniążkiem się dzieje, prawda? A tak, jeżeli ktoś da coś sam od siebie, to naprawdę takie, mówię, każdy mówi, że jestem taki niedobry, nie? A tu taka magia i on coś dał sam od siebie i jemu to dało radość, prawda? Dało mu to radość, że on mógł komuś pomóc.